witajcie, kochani. Rafał z tej strony. Dzisiaj mamy kapitalną aurę, jeżeli chodzi o loty, więc nie ma siedzenia i ględzenia, tylko latamy. Dzisiaj zrobimy jedną rzecz, a mianowicie jeżeli chodzi o funkcjonalność Mini 3 Pro. Ja się bardzo zdziwiłem, jeżeli chodzi o procedurę RTH, czyli Return to Home. I dzisiaj trochę opowiem Wam na ten temat, bo ona nie jest taka typowa jak zwykle przy klasycznych dronach DJI. Klasycznych Mavicach, tylko trochę inaczej przebiega ta procedura. Pokażę Wam dokładnie, jak to wszystko wygląda i zobaczycie, że faktycznie nieco się różni. Weszły aktualizacje i zmieniło się to też. DJI o tym nie mówiło wcześniej, ale faktycznie w instrukcji najnowszej jest o tym mowa i dzisiaj prześledzimy na zasadzie studium przypadku. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Let's go! To co chciałem Wam dodać, to akumulator trzymam pod kurtką po to, żeby on miał temperaturę wyższą. Około 15 stopni jest zalecana temperatura, jeżeli chodzi o to co mamy. Około 15 stopni to jest zalecana temperatura minimalna, jeżeli chodzi o akumulator, także trzeba dbać i faktycznie trzeba zwracać na to uwagę. My w tej chwili złapiemy home point i będzie można podziałać, jeżeli chodzi o sprawdzenie RTH. Przelecimy około 45 metrów i uruchomię RTH. Wzniesiemy się na wysokość około 15 metrów, to wystarczy, może na 21, o to mi chodziło, żeby być na 21 metrach, 23 też wystarczy. Sprawdzamy teraz procedurę, signal lost, RTH, dobrze. Jeżeli chodzi o wysokość RTH, potrzebuje około 50 metrów. Dobrze, lecimy do przodu. W takiej pogodzie nie będę długo latał, góra to jakieś 3-4 minuty. To co chciałem w tej chwili uzyskać, to jest odległość mniejszą niż 50 metrów, może być 45. Jesteśmy na wysokości 24 metrów i jeszcze spójrzmy raz, safety, auto return home 49, tak? No to spróbujmy w takim razie, ja w tym momencie wcisnę RTH. Go home. I widzimy co się dzieje, jeżeli chodzi o procedurę. Wysokość delikatnie się, właściwie się nie zmieniła, 27 metrów. I w tym momencie dron wraca do punktu startu i ląduje, zaczyna nam lądować. Obrócił się i ląduje. Dobra. I to jest to, prawda? Przerwiemy mu teraz tę funkcję. I chciałbym polecieć dalej, czyli znowu polecimy sobie troszeczkę wyżej, ponad 20 metrów. I chciałbym polecieć teraz na odległość 60 metrów. Słaba widoczność. Dobra, mamy to. Jestem nawet dalej. 78. Wciskam RTH. I teraz widzimy, co jest ciekawe, że on nam się wznosi do zadanej wysokości. I dopiero wraca. Faktycznie to jest ta różnica, o której mówiliśmy wcześniej. I to 50 metrów to jest granica, która oddziela nas od pełnej procedury RTH. W tej chwili dron ląduje. Jest jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo ciekawa, a mianowicie jeżeli chodzi o odległość mniejszą od 5 metrów, powiedzmy, że chce się przemieścić tylko na powiedzmy 4 metry, tak? I to co jest teraz ciekawe, przemieściłem się 4 metry od punktu startu, że jeżeli teraz wcisnę RTH, to on zacznie lądować. Przynajmniej teoretycznie tak to wygląda. Uwaga!
landing. Zrobimy to samo, jeżeli chodzi o mini dwójkę. Jestem obecnie na wysokości 4-5 metrów. Chciałbym być mniej więcej tak. I teraz polecimy do magicznego miejsca poniżej 20 metrów. Bo to było bodajże poniżej 20 metrów, tak? Zobaczmy sobie, jak wygląda safety. Tutaj mamy auto RTH, ustawmy na 48 metrów. Wystarczy. Tak? I jeszcze zobaczymy sobie safety. RTH jest ustawione. Dobra, wciskamy RTH. Uwaga. Nie jest dostępne. Poniżej 20 metrów nie jest w ogóle dostępne. To w takim razie jedziemy. Poniżej 50. Jesteśmy na wysokości, jak wspomniałem, 23 metrów. Dobrze, obraca się w naszą stronę, do punktu bazowego. Następnie wznosi się. Jestem na 48, czyli na zadanej wysokości. I wraca do punktu bazowego. Tak wygląda ta procedura. Czyli do 20 metrów w ogóle nie ma RTH w miniaczu. W ten sposób to zmieniono. Zaraz spróbujemy jeszcze jedną procedurę zastosować. Już mu odwołam RTH. Dobra. I teraz chciałbym się znaleźć na niewielkiej wysokości, na przykład 18, może 15 metrów, tak jak teraz, i w odległości też 15 metrów. Zobaczmy teraz. Nie jest dostępne RTH. Niesamowite, nie? Nie jest dostępne. Dobra. Ok, w takim razie zrobimy jeszcze jeden manewr, a mianowicie będziemy nisko. Na wysokości, załóżmy, 4,9. I w odległości 40 metrów, tak? Poniżej 50 w każdym razie. Tak jak teraz, proszę. Wznosi się. Uwaga, wzniósł się tylko do 20 metrów. Teraz wznosi się wyżej. Czyli obrócił się, wzniósł się i wraca. Teraz jest na zadanej wysokości 48. Dobrze, po tym eksperymencie muszę go wziąć do auta, żeby się ogrzał, bo za dużo jest tutaj wilgotności w powietrzu. Nie chcę, żeby był długo narażony na to. Trzeba go ogrzać. Także widzimy, że te procedury się bardzo różnią i każdy dron ma troszeczkę inny algorytm. Szczególnie Mini 2 różni się ze względu na to, że on nie ma czujników. Ale Miniak 3 ma już APAS 4.0 i to wygląda fantastycznie. Słuchajcie, dzięki temu w doświadczeniu mamy fantastyczny wniosek, a mianowicie, jeżeli ktoś zmienia i upgrade'uje, czyli idzie do przodu, wymienia Mini 2 na Mini 3 Pro na przykład, bo podobna sytuacja dotyczy też Mavica 3, ja o tym dzisiaj nie będę mówił, bo dzisiaj jest o małych dronach, a mianowicie sytuacja jest następująca. Możemy sugerować się, że i spodziewać się takich samych procedur, jak mieliśmy w Mini 2, ale okazuje się, że wcale nie. I na przykład dron może nam zacząć lądować, jeżeli odległość do punktu startowego jest mniejsza niż 5 metrów. Na to trzeba zwrócić uwagę, tak jak mówiłem, przy wodzie. Od 5 do 50 wraca na tej samej wysokości, co może być złudne w przypadku na przykład słabej widoczności albo występowania kabli czy przewodów energetycznych przy łączy, więc na to warto zwrócić uwagę. I dopiero powyżej 50 on wznosi się na zadaną wartość RTH, wysokość, i dopiero wraca. Natomiast tutaj mamy magiczną granicę 20 metrów. Do 20 metrów w ogóle nie działa RTH, a powyżej 20 metrów dopiero ta procedura następuje.
Także jak widzicie, trzeba się zainteresować, przeczytać dokładnie instrukcję, ale też przećwiczyć niektóre rzeczy, bo wtedy mamy pewność, że coś zadziała lub nie. Słuchajcie, dzięki za uwagę. Ten odcinek był bardzo wymagający. Ja chowam się zaraz do auta. Wszystkim osobom, które zaczynają przygodę z dronami, polecam swój darmowy warsztat, jak rozpocząć przygodę z dronem. Mamy też oczywiście warsztaty premium, fantastyczne, jeżeli chodzi o studium przypadku Mini 2 i Mini 3 Pro. Jeżeli chcesz czegoś więcej, to zdecydowanie sprawdź, jak wyglądają te produkcje. Widzimy się w kolejnym epizodzie już wkrótce. Trzymajcie się i wszystkiego dobrego. Cześć!